dzisiaj dla odmiany zaprezentuję Wam trasę biegową. Znaczy dokładniej to trasa biegu zawodów dla Maxa, które będą się w Wilkrzynie 9 czerwca. Już za kilka tygodni. Trasa ta to wymagające 10 km przez Las Mokrzański. Nie jest to tak prosta trasa jak w miastach. Tutaj na tym filmiku zobaczycie, jaka jest droga i stan tej drogi. Wymaga ona pewnie większego przygotowania niż trasy po ulicach. Ale to chyba tyle. Już nie będę dalej wymądrzał o bieganiu, bo nie wiem o nim nic. Ten zapis to przejazd trasy rowerem. Także i pewnie prędkość troszkę większa. Także zaczynamy na Orliku. Skręt w lewo w Leśną w kierunku Wrocławia. Po kilkuset metrach w prawo przy Ślabanie już w las. Będziemy się kierować w kierunku osiedla Morwinczego. Później zakręcimy w prawo w kierunku pętli autobusowej w Leśnicy. Tam nawrót. W kierunku Wiśniowej Góry. Chociaż na samą Wiśniową Górę wbiegać w czasie zawodów nie będziemy. Tu lekko pod górę. I zakręt w lewo. I tutaj bardzo fajnie. Jest tutaj teraz wąsko. Trzeba uważać. Jest wąska ścieżka, gdzie niegdzie trochę kamieni. Ciemniej. Także troszkę patrzeć pod nogi. Nie wiem, czy te moje rady mają jakiś sens, ale bezpieczeństwo ważniejsze. No tu lecę rowerem, więc nie muszę tak bardzo uważać. Mogę tylko daleko do przodu patrzeć i odcinek na rower też jest bardzo fajny. Także oprócz biegania zapraszam też Wilkrzyna oczywiście na rower. Na stronie wilkrzyn.info znajdziecie propozycje 4 tras rowerowych wokół Wilkrzyna. I teraz ostry zakręt w prawo. Tu teraz będzie odcinek taki dość w słabym stanie. Trzeba naprawdę uważać, jak się stawia stopy. Wybierać odpowiednią linię przejazdu. W Waszym przypadku linię biegu. Wjeżdżam do krzyżówki, na której w prawo. Pogóreczka Lisia Jama. Bardzo fajne 3 trasy wjazdowe. Ale my jako biegacze tym razem w lewo nie będziemy na górę tam biegać. Padało, ale do biegu zostało jeszcze kilka tygodni. Wszystko na pewno wyschnie.
Jadę tutaj dość szybko. Prędkość mam prawie 30 na godzinę. W tym miejscu już jest przejechane koło przebiegnięcie, gdzieś mi około 3 km. I siadam, a z prawej skręcamy w lewo. O! Mam jakiegoś biegacza. Szkoda, że biegnie w drugą stronę. Żeśmy coś pogadali. Także, że widzę, że tutaj co niektórzy już trenują do zawodów. Teraz znacznie szerzej, ale tu był lekki podjazd. Tylko leciutko w dół. Dobiegamy do krzyżówki z szlakiem turystycznym, ale lecimy prosto. Tu z prawej będziemy wracać. Biegnie wreszcie. Tylko nie dziki. Nie widać. Cały czas zbliżamy się w kierunku pętli leśnicy. Do samej pętli nie dojedziemy. Ale to jest właśnie droga w kierunku pętli leśnicy. Trochę do góry, ten moment w dół. Wjeżdżamy do takiej krzyżówki, której w prawo. W lewo byśmy do leśnicy dojechali. No, jak tutaj będzie po deszczu, to na pewno będzie niełatwo się biegło. Słabsze pewnie odbicie, bo nie jadąc na rowerze jest trudniej.
wjeżdżamy do głównej drogi, główny szlak przez Las Mokrzański, turystyczny, i tu w prawo, i teraz już prosto zasuwamy. Już jest tutaj ponad połowa trasy. Nie wiem jak biegacze, ale oczywiście rowerzyści to wybierają boczki, żeby trochę wstrząsów wyeliminować. Tu jest bardziej twardo. Tu zakręcił w prawo, ale tędy byśmy źle wyszli. Może droga krótsza, ale tam będzie później już mocno zarośnięta trawa. Za chwileczkę zobaczymy po lewej już domy w Wilczynie. Także już naprawdę 60% za nami. Szlaban, rowerem można boczkiem ominąć. Troszeczkę w dół, ale za chwileczkę mamy podjazd, a dla was podbieg pod Wiśniową Górę. Nie jest tu dużo różnica, ale można się tu naprawdę zmęczyć. Powiedzmy, to jest gdzieś tam 15 metrów w pionie. No i teraz w dół, można pewnie szybciej, ale uważajcie, bo są kamienie dość duże, nie są wprawdzie luźne, ale trzeba uważać. No, przyroda ma to taką przewagę nad bieganiem, że ja teraz mogę chwilę odpocząć. Widzę, że tutaj więcej osób trenuje.
biega, nie? Akurat pod prąd. No i dojeżdżamy do krzyżówki, czyli miejsca, w którym byliśmy. Tutaj uważamy, żeby z końcówki stawki kogoś nie stuknąć w czołówce. I dalej jedziemy właśnie. Lisia jama teraz z lewej i skręcimy dokładnie tak samo w połowie lisiej jamy w prawo. I teraz w krzyżóweczkach, na której w prawo. Proszę bardzo, to nasza strzałka została z biegu, także teraz w lewo. To jest taki odcinek bardzo nierówny. Musicie bardzo uważać. Znaczy rowerem też trzeba uważać. Nowa pozycja. Dobra. No i ten moment, który najbardziej lubię, czyli przejazd tutaj tym wałem między drzewami. No i już do mety bardzo mało, kilometr, może półtora. Ale to już końcówka sił. Też jadę szybko, żebyście nagranie mieli krótkie. Jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś dotrwał w oglądaniu do tego momentu. Jeżeli ja, tak, to łapka w górę, jak to mówią youtuberzy. Za chwilę będę jeszcze objeżdżał trasę 3-kilometrową. Wydaje się, że dystans krótszy, ale tam drogi będą takie cieńsze, węższe, bardziej ziemi więcej, więc też i na takim krótkim odcinku można się zmęczyć.
muszę przyznać się wam z przykrością, że ostatnio przebiegłem aż cały kilometr. Wtedy sobie uświadomiłem, jak to jest męczący sport. Jaką kondycję trzeba mieć. Kondycja rowerowa to nijak do kondycji biegowej. Czapki z głów na tych wszystkich, którzy te 10 km pokonają w tempie. No to za chwilę finisz. Kawałek prosty, gdzie można zobaczyć jeszcze, czy jest szansa kogoś złapać na ostatnich metrach. No dobra, liczy się każda pozycja. Biegniemy dla siebie, dla maksa oczywiście. Hoppa! Ja tu będę zaraz finiszował. Mój czas to 22 minuty. Chyba najszybszy na świecie. Jestem w stanie pokonać tych 10 km biegu na tym czasie, w tym czasie. To może jednak. Ale biegniemy, każdy biegnie dla siebie i prawda jest taka, że ten czas to jest drugorzędna wartość. I tutaj za chwileczkę finisz. Nie wiem, gdzie będzie dokładnie meta ustawiona. Pewnie tu gdzieś przy Orliku, więc zapewne w prawo. No i finał meta. Nagrody, puchary, picie.